Hrabę najbliższy. Którzy teraz właśnie po całym dniu trosk udają się na spoczynek nocny. Życzymy dobrej, spokojnej nocy, dobrego snu, dobrego no, radio to kapena, brokoncita. Larbi baby, langstrum extra. Mówi, że to warto być dzisiaj. Tak. Tak. Jak będziecie z Radiem Maryja, to nie będzie trzeszczało. 33 dzień roku już. Do końca roku pozostaje zaledwie 32 dni. Słońce wzejdzie dziś 19 minut po godzinie 7. Zajdzie o godzinie 15.29. Dzień trwać będzie 8 godzin 10 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 36 minut. Jednocześnie dłuższy od najkrótszego o 27 tak. minut. Do końca astronomicznej jesieni pozostaje 21 dni. Anualita. 1939 roku Wamba w prowincji Msu. Anualita. Alfonsina. Całe swoje wychowanie religijne Anualita. W pierwszej misji chrześcijańskiej na terenach Zairu. Alfonsina. W wieku 16 lat zdecydowała się wstąpić do zgromadzenia Najświętszej Rodziny. W 1959 roku złożyła śluby zakonne i przyjęła imiona Maria Claret. Ukończyła szkołę i pracowała jako nauczycielka, otaczająca swoich uczniów. Serdeczną troską. Z wielką życzliwością odnosiła się także do współsióstr. W zakonnej wspólnocie pełniła obowiązki zakrystianki i pracowała w kuchni. Jej życiową dewizą było służyć. Służyć Panu Bogu i ludziom. Zginęła 1 grudnia 1964 roku w okresie wojny domowej w Kongo, broniąc swej czystości. Siostry zostały porwane i wywiezione przez żołnierzy. Dowódca upatrzył sobie Anualitę i chciał ją zmusić do uległości. Wobec zdecydowanego oporu kazał ją zabić. Siostra Anualita, zdając sobie sprawę, że za chwilę zginie, powiedziała do oprawców: przebaczam wam, bo nie wiecie, co czynicie. Została zasztyletowana, a dowódca dobił ją strzałem. Świadkami jej męczeństwa były siostry uprowadzone razem z nią, które w chwili jej konania odśpiewały magnifikat. Początkowo została pochowana we wspólnym grobie, ale po zakończeniu rebelii jej ciało przeniesiono do katedry w Isiro. Święty Jan Paweł II trzeba zapisać właśnie, że on Anualita. Tak. Niech Anualita będzie nam wspomożeniem na naszej drodze do świętości, w tym sumiennym wypełnianiu swoich obowiązków, które nam są dane pośród tych zwykłych, codziennych spraw. Czy to właśnie czy to w pracy, czy to w sąsiedztwie, tam gdzie poprowadzą nas drogi dzisiejszego dnia. Niech błogosławiona Anualita wyprasza na nas wszelkie potrzebne łaski. Right.
anualite. Tak. I jeszcze sięgnijmy do wydarzeń mających miejsce 29 listopada na przestrzeni wieków. Rozpocznijmy od roku 1223. Bulla papieża Honoriusza III, która zatwierdziła regułę zakonu franciszkanów. Właśnie w tym roku ta bulla została wydana. W 1772 roku zakończyła się obrona klasztoru ojców karmelitów bosych w Zagórzu. Była to ostatnia bitwa w czasie Konfederacji Barskiej. 1830 rok. W nocy młodzi słuchacze szkoły podchorążych piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie listopadowe. 1860 rok. 30 rocznicę wybuchu powstania listopadowego w kościele w Cialeszynie w Warszawie po raz pierwszy wykonano pieśni Boże coś Polska w wersji poprawionej przez Antoniego Koryśnego. 1877 rok. Amerykański wynalazca Thomas Edison zaprezentował fonograf. Jest to urządzenie działające i podstawające w anualita, a tu jest wojna, proszę Państwa, na Ukrainie i to nie są jakieś żarty. Przewodniczący Antonio Tajani powiedział na rozpoczęciu sesji plenarnej.
Tak. Ano, Alita. Ano, Alita. Spotkania. Szefowa niemieckiej partii Zieloni Anna-Lena Baerbock w związku ze eskalacją konfliktu wewnątrz morzańskiego żąda wstrzymania budowy gazociągu. Radio Konfliktu.